Witaj. Opowiem Ci teraz o instalacjach sieci automatyki przemysłowej, o układach sterowania, o podziałach sygnałów, o nowoczesnych sieciach, urządzeniach wejściowych i wyjściowych, o ich regulacji, sygnale i zastosowaniu. Sterowanie odbywa się w układzie otwartym i polega na celowym oddziaływaniu sygnałów sterujących na przyrządy, urządzenia technologiczne lub maszyny robocze. Układ sterowania składa się z urządzenia sterującego i obiektu sterowania, na który oddziałują sygnały sterujące bez bieżących pomiarów i korekcji procesu. Ze względu na postać sygnałów rozróżnia się sterowanie analogowe, gdy stosowane są sygnały ciągłe, binarne, gdy stosowane są sygnały dwuwartościowe, a także cyfrowe, gdy stosowane są sygnały w postaci cyfrowej. Ze względu na rodzaj sygnału rozróżnia się sterowanie mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne oraz hydrauliczne. Współcześnie w sieciach automatyki przemysłowej realizuje się sterowanie programowalne z wykorzystaniem sterowników PLC, czyli sterowników mikroprocesorowych. W nowoczesnych sieciach układ sterujący składa się z urządzenia wejściowego, przetwarzającego i urządzenia wyjściowego. Urządzenia wejściowe to wszelkiego rodzaju czujniki, łączniki, przyciski elektryczne, które przekazują sygnały do urządzenia przetwarzającego. Urządzenie przetwarzające na podstawie sygnałów wejściowych według zadanego programu wypracowuje sygnały sterujące. Urządzenia wyjściowe są to urządzenia wykonawcze, które oddziałują bezpośrednio na obiekt sterowania, np. przekaźniki, styczniki, tyrystory, zawory hydrauliczne i pneumatyczne, silniki wykonawcze prądu stałego i zmiennego, silniki krokowe, silniki liniowe, siłowniki, bezstykowe elementy załączające i sterujące mocą. Sterowanie w układzie zamkniętym to regulacja. Wówczas układ sterowania nazywamy układem regulacji, obiekt sterowania obiektem regulacji, urządzenie sterujące urządzeniem regulującym, czyli regulatorem. W układzie regulacji mogą również pojawić się zakłócenia, czyli wszelkie inne oddziaływania na obiekt utrudniające realizację procesu regulacji. Regulacja to celowe oddziaływanie na wielkość regulowaną mierzoną na bieżąco, tak aby była podobna do wielkości zadanej. W procesie regulacji występują trzy podstawowe sygnały: wielkość zadana, odchyłka regulacji i wielkość regulowana. Charakterystyczne dla wszystkich układów regulacji jest tak zwane ujemne sprzężenie zwrotne, polegające na wprowadzeniu do regulatora sygnału regulowanego. W sieciach automatyki przemysłowej stosuje się regulację automatyczną, stałowartościową i nadążną. Regulacja stałowartościowa utrzymuje daną wartość wielkości regulowanej, natomiast regulacja nadążna zapewnia nadążanie wielkości regulowanej za zmianami wartości zadanej. Ciekawe, prawda? Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z pozostałymi elementami tego modułu.